To jest pierwszy trening na Oleśnickim lodowisku. Jakie są plany? Plany są bardzo ambitne, żeby tutaj rozgrywać i treningi, i mecze dolnośląskiej ligi hokejowej, której rozgrywki trwają i w których uczestniczymy. Do tej pory na lodowiskach w Świdnicy i w Opolu. No, plan ambitny właśnie przewiduje, że to tutaj będzie kwitło życie hokejowe Dolnego Śląska. Drużyna istnieje w praktyce od 2 lat, a formalnie zarejestrowaliśmy się w maju tego roku, a naszym sponsorem tytularnym jest MOKiS z Oleśnicy. Chciałbym dodać, że oczekujemy, że jak najwięcej zawodników przyciągniemy do naszej drużyny spośród oleśniczan, bo tutaj na pierwsze hasło, że gramy w hokeja, to pospieszyli studenci, uczniowie szkół średnich i dzięki szkoleniu prowadzonemu przez mojego kolegę Grzegorza Masternaka w ciągu tego krótkiego czasu osiągnęli wcale przyzwoity poziom gry. I mamy nadzieję, że będą do nas dochodzili jeszcze inni miłośnicy hokeja i będziemy popularyzowali nie tylko hokej, ale już łyżwiarstwo w ogóle. Kiedy pan zrobił zakup nowego Rolby? To się nazywa Rolby. To jest maszyna do pielęgnacji lodu. To ma, tak powiem, zaoszczędkowany generalny wykonawca, który powinien do końca tego miesiąca nowe maszyny nam dostarczyć. Thank you.